Nieaktywni już zawodowo mieszkańcy Suwałk, którym doskwiera brak towarzystwa, zamiast siedzieć samotnie w domu, mogą skorzystać z oferty domu dziennego pobytu Kalinka. Nazwa nie jest przypadkowa, bowiem ośrodek powstał przy DPS Kalina. Jest odpowiedzią samorządu na wyniki badań demograficznych, z których jasno wynika, że w naszym mieście osób w podeszłym wieku jest z roku na rok coraz więcej. Ta tendencja wymusza na samorządzie konieczność zadbania o seniorów. Oczywiście założyłem, że powstanie dom dziennego pobytu. Chciałem, żeby to był większy dom, ale to tylko na 15 miejsc na początek i zobaczymy, jak to się w praktyce sprawdzi. Koszty były minimalne, dotyczące adaptacji tych i przygotowania tych pomieszczeń, gdzie będą przebywali nasi seniorzy. Dziękuję właśnie za takie działanie, bardzo takie, tak jak powiedziałem, racjonalne, oszczędne. Tak jakby pan skarbnik obecnie tutaj powiedział, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Nie? Pomimo ograniczonego budżetu udało się znaleźć miejsce, w którym seniorzy będą mogli się spotkać i miło spędzić czas. Kalinka będzie działała przez 5 dni w tygodniu od 7 do 17. Obecni na otwarciu pensjonariusze Kaliny już czekają na podopiecznych Kalinki. Super, no porządku. No, będziemy się też spotykali, na pewno kogoś tutaj poznawali, zapoznawali. No pięknie to będzie zależało, ile będzie tu chętnych. Jak będzie dużo chętnych, to pewnie będzie i za mało. Trzeba będzie budować coś większe, prawda, panie kierowniku? Kalinka gwarantuje podopiecznym 2 posiłki, w tym jeden gorący oraz profesjonalną opiekę. Wsparcie psychologiczne, wsparcie, że tak powiem, takie edukacyjne. Różnego rodzaju usługi, począwszy od takich usług opiekuńczych, poprzez usługi specjalistyczne, jak usługi medyczne. Terapeuci zajęciowi są przygotowani do różnego rodzaju świadczenia, jak gdyby takiego wsparcia do aktywizacji i poprzez różnego rodzaju zajęcia z zakresu socjoterapii, z zakresu ergoterapii, z zakresu w ogóle różnego rodzaju tutaj takich prac typowo plastycznych, szydełkowania, haftowania. Ja mówię, to wszystko wyjdzie w zależności od potrzeb, jakie będą potrzeby, jakie będą inwencje wykazywały osoby przebywające w domu dziennego pobytu. Dom opieki dziennej będzie sukcesywnie modernizowany i doposażany. Jak na razie mieści się na 90 metrach kwadratowych powierzchni. 2 pomieszczenia dziennego domu pobytu, szatnie oraz 7-metrową łazienkę przystosowano dla osób z niepełnosprawnościami, czyli dla osób dla wózkach inwalidzkich, specjalne miejsca do kąpania, do mycia. Wszystko przystosowane zgodnie z wymogami Senior Plus. Budynek DPS Kalina, w którym nie ma barier architektonicznych, jest doskonale przystosowany do pobytu ludzi starszych. Ewentualna adaptacja kolejnych pomieszczeń nie powinna nastręczać problemów. Czy będziemy zainteresowani? Myślę, że tak. Dzięki Państwu, dzięki mediom i dzięki nagłośnieniu tej otwarciu i nagłośnienia dziennego domu pobytu. Jak najbardziej. Na dzień dzisiejszy mamy już kilku chętnych, ale tak jak pan prezydent powiedział, czekamy i właśnie zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci, które chcą wysłać do nas swoich rodziców. Na wszystkie bardzo czekamy i przy 5-6 osobach będziemy już otwierać cały czas. Z wnioskiem należy kierować się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Koszt pobytu jest uzależniony od zamożności pensjonariuszy i nie może przekroczyć kwoty 300 zł miesięcznie.